że mnie ciekawe ludzie obserwują. Widzicie ich tam? Dwóch typów. Tam są dwa typy, co mnie już obserwują. Siemanko widzowie, witam was serdecznie. Można by powiedzieć, że w 2009 roku zatrzymał się tu czas. Zatrzymał się tu czas, w którym się już nic nie działo. A mianowicie historia tego obiektu jest bardzo przykra. Myślę, że spodobała wam się taka historia w świąteczny dzień, który jest Wigilia. Ale do życzeń przejdziemy na koniec tego odcinka. Na koniec odcinka w filmie Dziki Urbex, opuszczony basen Zabrze Rokietnica. Opuszczony, bardzo przykre słowo, można stwierdzić, bynajmniej, że jest to przykre słowo, opuszczony. Jest wiele na Śląsku opuszczonych basenów. Myślę, że po tym filmie, który się dzisiaj ukaże, coś się z tym stanie. Jeśli mogę to powiedzieć, to w dwóch obiektach, które odwiedziłem, powiedzmy, nie może z mojej ingerencji, a z większości eksploratorów, którzy też tam byli, wydarzyły się może nie fajne rzeczy, ale coś się ruszyło, a to wam mogę odpowiedzieć w następnym odcinku, jeśli będziecie chcieli taki odcinek. Gdzie byłem i jak to, co się wydarzyło, co mogłem ja jako zwykły dziki zrobić do całych tych opuszczonych miejsc i co inni eksploratorzy mogli zrobić, przyczynili się do tego, że ktoś to zauważył i po prostu ktoś zaczął działać. Ale to dowiecie się w kolejnym odcinku, który będziecie, jak będziecie chcieli taki odcinek, to ukaże się na moim kanale. Dobrze, przejdźmy do tej całej historii tego basenu. Ciekawe, co tu się znajdowało, tu, w tym miejscu. Jest to ciekawe, bo zobaczcie się. Można powiedzieć, że to jest takie głębokie. Tutaj są jakieś dwie rury.
które nie wiadomo do czego były. Tutaj widać tą płytszą. Tutaj widać tą płytszą taflę, tam się pogłębia. Już nawet drzewa wyrosły na tej tafli. Jest to w centrum miasta, ten basen w Rokietnicy, w Zabrzu Rokietnica. Dziwnie, popatrzcie, woda płynie do basenu. Bodajże mi się wydaje, że to z okolicznych burzowych kanałów spływa woda tutaj. Ale dziwne, do tafli basenu jakaś w ogóle rzeczka płynie. Zobaczcie sobie. I tam sobie płynie. I aż tam idzie. Tak widzieliście. Tam chyba pozostałości są po kasie, bo tam są schody, schodziło się tutaj i tu bodajże, nie, tutaj, tu bodajże były szatnie, tam są jeszcze jakieś zgliszcza. No, tutaj mamy te zgliszcza, jak widzicie. Tu. Tych szatni. A tam zapewne była ta kasa, tak jak mówię. A tutaj mamy schodki. To są odbojniki. Chyba głębokości basenu. Jeśli już jesteśmy na tych schodkach, to wam opowiem historię tego basenu. Dokładnie tutaj mamy chyba metr, tam pisze metr 50 głębokości czy coś takiego. W 2009 roku, jak widzieliście, takie skarpy tutaj są, tam i tu, tu są takie skarpy, spływała woda do tego basenu z gliną i z jakimiś tam resztkami. Władze miasta niestety nie mieli na tyle środków, żeby oczyścić ten basen, więc zamkli go na pewien czas i znów go otworzyli. Ale co się wydarzyło? Co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że były ulewne deszcze. Nie wiem, nie pamiętam teraz, w 2011 roku czy coś takiego. I całkowicie zostało to zalane szlamem i błotem. I decyzja była taka, żeby zamknąć ten obiekt na cztery spusty i dotąd go już nie otworzyli. Szkoda, bo czas się tu zatrzymał, jest to w centrum miasta, nie jeden z was tutaj był, nie jeden z was tutaj się wychował i nie jeden z was tu przeżył fajne chwile. Przejdźmy tam dalej na tą dalszą taflę, nie wiem czy tu w ogóle nie ma jakiegoś bagna.
Baterii jeszcze mam trochę, choć ta bateria... Właśnie, no czekam na nową kamerę, którą jeszcze nagram wam odcinek. Może w święta, może w pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt opublikuję. Tutaj mamy wskazówkę, bo tam przy 1,5 metra. No jest to, zobaczcie się, aż dotąd. I dotąd, i tu już, tu jest początek tego basenu. Jest to głębokie. Powiedzmy, chodzę teraz po tafli z tego basenu, ale szukam takiej wyrwy, która była zrobiona przez władze miasta z tego powodu, że cały ten basen tutaj był zalany wodą deszczową i naprawdę to musiało, tu jest tym głęboki ten basen, bo zobaczcie się, tu jest, no to gdzieś 3,5 metra na pewno ma. Nie będę tam wchodził, bo tu już to wszystko zarośnięte jest. I władze po prostu wytargali tam dziurę w tym basenie, żeby ta woda mogła spłynąć, bo zagrażała mieszkańcom, dzieciom tutaj, które wchodziły, mogli wpaść bez przypadek i się utopić, no bo to jest centrum miasta, niestety. Przykra historia. Patrzcie, to z tej rzeczki płynie woda. Tutaj wydaje mi się, że było jakieś jacuzzi czy coś, nie wiem, piszcie w komentarzach, jak ktoś tutaj jest z tych okolic Zabrza, to piszcie w komentarzach, co tu mogło być. Przejdźmy może tam, tam jest jakiś brodzik, mniejszy taki brodzik widać. I zobaczymy, jak tam to wygląda. Tutaj musiały być jakieś pompy. Pompy czy przepływ tej wody. Nawet już teraz coś przepływa. Skądś, nie wiadomo skąd. Fajnie by było, jak byłaby tu woda. Niestety nie ma tutaj wody. Jest tylko dzik jeden. Może będzie więcej tu gdzieś w tych lesach. Ale na razie nie ma wody. Może władze zobaczą ten film świąteczny, który okaże się prawdopodobnie w Wigilię, tak jak wam powiedziałem, jak go zmontuję. Myślę, że jeszcze w pierwszy dzień, albo w drugi dzień świąt wam zmontuję drugi film ładny. Z nowej kamery, bo zamówiłem nową kamerę i pewne światła do pewnego projektu, nie do tego filmu, co będzie święta, ale będzie taki film. A co do tej historii,
tego tutaj obiektu, to on został wybudowany w 1933 roku. Tak, w 1933 roku, nie mylę się. Taki stary sobie obiekt i znowu zrujnowany. Tak, fala w Chorzowie. Już nie chcę wspomnieć o basenie w Łagiewnikach, który mnie zainspirował do nagrywania filmów. Jakbyście chcieli film z Łagiewnik, tam już nie ma nic kompletnie, no to proszę pisać w komentarzach i ja wam zrobię taki film. Opublikuję wam ten film, pokażę wam, jak teraz wygląda basen w Łagiewnikach. Co do tej historii, to ten basen został zamknięty tuż po wojnie, albo przed wojną, i został zreaktywowany w 1958 roku. Znów go zreaktywowali. Także myślę, widzowie, że nie po darmo tu przyjechałem i nie po darmo zrobiłem ten film. Myślę, że też go zreaktywują, bo naprawdę jest fajny klimat tutaj, bardzo fajny klimat. I na pewno tu byłby fajny klimat, jak się tutaj ludzie kąpali, dzieci z rodzinami. No wiadomo, mamy czas pandemii, teraz wszystko pada i nic się nie da zrobić. Także co ja mogę wam więcej powiedzieć? Mogę wam tylko powiedzieć tyle, że życzę wam zdrowych i wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Mam nadzieję, że jeszcze noworoczne życzenie wam złożę w filmie, który specjalnie zrobię. Taki film dla was i opowiem wam o mnie i w ogóle dlaczego zająłem się urbexem. Pokażę wam basen Łagiewniki, który już nie istnieje. Cóż, moi widzowie, jeszcze przejdziemy tam i będę się z wami żegnał, choć gimbal dzisiaj nie chce ze mną współpracować, bo się wyłącza. Tędy się chyba wychodziło, to są jakieś schody. No tam już widzę, że mnie ciekawe ludzie obserwują. Widzicie ich tam? Dwóch typów. Tam są dwa typy, co mnie już obserwują. Nie wiem skąd oni się tu wzięli, no ale obserwują mnie. To do tego, do tej kasy niby, to już nie pójdziemy. Tam są jakieś dziwni typy. Także dziękuję wam za zobaczenie mojego kolejnego filmiku. Niestety dogrywam to teraz z telefonu, no bo już odmówił posłuszeństwa mój super gimbal. Dawno, że go nie używał, no i odmówił posłuszeństwa. Także życzę wam zdrowych, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Ale myślę, że jeszcze wam dogrym jakiś film pod koniec roku i wtedy zrobię wam takie malutkie jeszcze życzenia. Także trzymajcie się, narka, cześć! Tu jeszcze na koniec środek, ale nie wiadomo, czy to była kasa. To bardziej wygląda, jakby kiedyś była kasa, no ale czy to rzeczywiście była kasa?
No nie wiem, piszcie w komentarzach, jak jesteście stąd. Także cześć, łapka, narka i zdrowych, wesołych świąt wam życzę. Do następnego, do kolejnego odcinka. Pozdro!